Dziękuję bardzo. Panie premierze, wracając jeszcze do igrzysk na chwileczkę. Polski Komitet Olimpijski chce przejąć sport wyczynowy. Czy to jest dobry pomysł i jak pan premier ocenia pomysł ministra Nitrasa i Ministerstwa Sportu dotyczący przedstawienia wydatków przez związki sportowe i Komitet Olimpijski? Ja nie mam żadnych wątpliwości. Zresztą wiecie, sportowcy też nie mają żadnych wątpliwości, że trzeba bardzo dokładnie zbadać, w jaki sposób pieniądze, to są z reguły pieniądze publiczne, wprost z budżetu państwa, więc od podatników albo ze spółek Skarbu Państwa, w jaki sposób te pieniądze są wykorzystywane, no bo oczekiwania były większe, nie oszukujmy się. To mamy swoich bohaterów, miałem tą satysfakcję im dziękować wczoraj, ale przecież wszyscy wiemy, że te wyniki są słabe. Znaczy nie ich, ale wyniki generalnie Polski na tej olimpiadzie były zaskakująco słabe. Natomiast no jest dość uzasadnione przekonanie, że tych środków publicznych na sport, w tym na sport olimpijski, poszło bardzo dużo. Więc jest pytanie, czy one były właściwie wydawane. Myślę, że pan przewodniczący Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Piesiewicz, powinien pomóc nam bardzo dokładnie zanalizować, co się stało z tak dużymi środkami, dlaczego one nie wypracowały polskiego sukcesu i chyba powinien tutaj się zająć tym, albo pomóc przynajmniej odpowiednim służbom, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, w wyjaśnieniu obiegu pieniędzy, co się stało z tymi pieniędzmi, czy rzeczywiście wszystkie pracowały na rzecz sportowców i ich wyników. Wątpliwości nasuwają się i to bardzo różne. Nie ma co polować na czarownicę, ale to rozliczenie jest niezbędne, żebyśmy za 4 lata w Los Angeles, za 8 lat mogli z większą satysfakcją oglądać te igrzyska i na pewno wszyscy czują, że polski sport wymaga naprawy. I nie chodzi o wysiłek sportowców, tylko o działaczy, o związki, o Polski Komitet Olimpijski. Coś, jeśli tam coś nie gra, to musimy to jak najszybciej wyświetlić. A pomysł, żeby PKO, który raczej wymaga przebadania, żeby przejął setki milionów złotych publicznych pieniędzy dodatkowych na sport wyczynowy, wydaje mi się odlotowy. Znaczy to bez aluzji, ale rzeczywiście mam wrażenie, że ktoś odleciał i